Mamy i tatusiowie spotkali się wspólnie ze swoimi pociechami w miejskiej bibliotece publicznej podczas akcji Rusz się zimą z Boogie Gym. To jest tak naprawdę finał tej akcji, a przede wszystkim w tej akcji i w zajęciach Boogie Gym chodzi nam o to, żeby aktywować rodziny, mamy małych dzieci, takich dzieci właśnie w wieku powiedzmy od 0 do 3 lat, do aktywnie spędzanego czasu przede wszystkim. W ramach akcji odbyły się wykłady, podczas których mówiono m.in. o pielęgnacji niemowląt czy zaletach chustonoszenia. Wykłady były prowadzone przez magistra fizjoterapii, panią Ewelinę Książek, także mieliśmy wykłady z chustonoszenia, które prowadziła pani Magdalena Witecka. Wiele naprawdę atrakcji. Oprócz tego mieliśmy jeszcze degustację lokalnego rolnika, czyli to, o co nam najbardziej chodzi, tak naprawdę promowanie tego zdrowego trybu życia. Na koniec uczestnicy wspólnie udali się do parku w centrum miasta, gdzie odbył się spacer z elementami treningu Boogie Gym i sportowymi konkurencjami. Zaczynamy standardową rozgrzewką, jak można powiedzieć, WF w szkole, która jest, myślę, potrzebna i ważna. Szczególnie, że jesteśmy zastani, mięśnie mamy nierozruszane, więc po rozgrzewce nasza pani trener proponuje nam różnego rodzaju ćwiczenia. W zależności od pory roku korzystamy z mat, gdzieś z trawy. Teraz zimą są te ćwiczenia bardziej dobrane do aury, jaka jest na zewnątrz. Także za każdym razem jest co robić. My właściwie mamy niespodziankę, jakie ćwiczenia dla nas przygotowuje trenerka. Mamy i tatusiowie z Jaworzna udowadniają, że mimo wielu codziennych obowiązków związanych z wychowywaniem dziecka, mogą być aktywni i wraz ze swoimi pociechami spędzać czas w interesujący sposób.